Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Bohatera. Moi drodzy, jak widzicie, kupiłem sobie nowe EQ, wszedłem sobie do aplikacji i przejrzałem sobie, co tam będzie mi najbardziej pasowało. Co prawda, zrobiłem niepotrzebne wydatki, ale szybko nadrobiłem to, co wydałem, bo tamto EQ jest naprawdę drogie. Niepotrzebnie kupiłem niestety dwa hełmy przez przypadek, nie zauważyłem tego kompletnie. No i potem się okazało, że tak naprawdę zbrojka, którą tam kupiłem w apce, jakby no nie przerasta w moich oczach zbroi pogromcy orków. Więc też ją odsprzedałem i w tym momencie działam też na magii ognia. Będę sobie resetował unki, tak jak wam mówiłem ostatnio w odpowiednim czasie. Na razie mam jedno zaklęcie z magii ognia, ale i tak będę stawiał w najbliższym czasie przede wszystkim na unki pasywne. I teraz wykonamy sobie kolejne dwa zadania z zakonu równowagi. I będą to harpie i orły, więc wybierzemy się, moi drodzy. Tak naprawdę to będzie na zachód od orków, czyli na południe od Itchan. I tak, od poprzedniego odcinka to, co się wydarzyło, dobiłem 45 level. To na rzecz właśnie możliwości założenia EQ na 45 level z aplikacji. No i sprzedałem kolejne unikaty i łącznie mamy już prawie 7 milionów złota, więc naprawdę unikaty dają bardzo dużo. Otworzyłem też sobie szkatułkę, no nic ciekawego. A, co do żurawiny, o której ostatnio wspominałem, kompletnie się pomyliłem. Ona nie leczyła półtoraka, tylko ona leczy całe życie. W jakimś tam ograniczonym stopniu. Bo pamiętam, że chyba przy trzecim czy czwartym użyciu już słabnie ta moc, ale tak czy siak. To, co nam wpadło ze szkatułki, to właśnie teleport do Nidhal, więc całkiem spoko. No i jesteśmy o krok do przodu w queście Pomóż Włodarzom Margonem, czyli droga bohatera. Zagadaliśmy sobie do przywódcy Mydhar. I teraz tak. A, grzechotniki też nas interesują. O, myślałem, że będzie trochę ciężej. Ale jak widzicie, to EQ, które teraz założyłem, jest naprawdę spoko. Może trójki naraz nie zaatakujemy, spróbujemy z dwójką. No i przede wszystkim muszę postawić na harpie złotą. No i mamy tu gorące uderzenie i kurczę, też idzie strasznie łatwo. Więc naprawdę się opłacało. Kamyczki będę zbierał. Opchnę je prawdopodobnie na aukcji. Ze względu na to... O, też łatwo poszło. Ze względu na to, że one mogą się sprzedać na aukcjach dla innych graczy, gdyż albo są potrzebne do jakichś questów, albo po prostu są one chyba przejściówką. Nie pamiętam, czy to były konkretne kamienie, czy jakiekolwiek z tych harpii, ale są przejściówką do bodajże kolosa. To był chyba kolos, tak mi się wydaje, właśnie u harpii. Więc one jakkolwiek się mogą sprzedać, a jak się nie sprzedadzą, to opchnę je Herfogowi z Verbin. Więc stratny nie będę, a jak się ich trochę nazbiera, to troszeczkę złota z tego wskakuje. Mm-hmm. No i tak, na spokojnie, poprzedni odcinek byłem zaskoczony. wskakuje w sumie dzisiaj, bo ja to nagrywam rano następnego dnia. I on dzisiaj już na 15 na pewno wskakuje. Ogólnie to w momentach, kiedy ja wrzucam odcinki, najczęściej je planuję na 15. Czasem wypada inaczej, ale to jakoś spontanicznie. Więc dzisiaj na pewno wpada o 15. Ten odcinek pewnie wpadnie też dzień po poprzednim, czyli w czwartek. I też najpewniej o 15. Dobra, aż do tygrysów może się nie pchamy, chociaż możliwe, żebyśmy dali radę. Aha, coś niepłynnie przechodzi trochę. No i jak zwykle, co tam u was? U mnie spoko, troszkę mi gardło zaczyna siadać, no ale takie temperatury, takie pogody. Nie ma co za bardzo ufać temu, że się wydaje, że jest ciepło, bo niestety jest chłodniej niż się wydaje.
Kurczę, strasznie brzydko mi klatkuje. Nie podoba mi się to. No, nawet myszka mi tak troszkę dziwnie klatkuje. Przykre. Nie jest to wina neta. Jest to pewnie wina wydajności mojego lapka w tym momencie. Gdyż jakie mam rozwiązanie na ten szum, który wtedy występował u mnie w niektórych odcinkach? Takie, że troszkę obniżam sobie jakość laptopa. Co zazwyczaj nie daje się aż tak we znaki jak teraz. Obniżam sobie tę jakość laptopa, żeby wyeliminować szumy. Nie wiem, czy nie zrobię zaraz krótkiego cięcia, żeby sobie to spróbować ogarnąć, bo mi się nie podoba, jak mi to klatkuje. Zresztą to na pewno też nie jest przyjemne dla oka. No ale to za chwilkę sobie zerknę na to. O, kryształ mglisty. To jest coś, co zawsze warto będzie zbierać, bo kryształ mglisty był potrzebny chyba nawet do kilku questów. Więc warto mieć to na uwadze. Dobra, harpie mamy wszystkie zabite, a kobry i grzechotniki jeszcze tu znajdziemy. Orły. Orły. Ej, też idzie łatwo. Widzicie, wystarczyła zmiana ekwipunku na trochę lepszy. Z orłów to, co warto zbierać, no poza tym, co sprzedacie jako neutralne, to pióra. Pióra orłów dobrze sprzedają się na aukcjach ze względu na to, że są potrzebne do kilku questów na pewno. Więc warto je zebrać i warto je sprzedać. I już mamy pierwsze pióro orła czarnego. I tak sobie będziemy je zbierać przy okazji. No i śmiało za kilkadziesiątka się jedno sprzeda, więc to na luzie. No i widzę, że przy okazji troszkę podekspimy. Zbliżymy się do levela 46. Są momenty, kiedy podczas ekspienia strasznie się to dłuży. A są właśnie takie jak teraz, które naprawdę szybko przeskakują levele. Przez co właśnie takie przeskoki będę miał póki co. Podczas robienia czegokolwiek jeszcze poza odcinkami. Więc takie przeskoki będą o 1, 2, 3 levele. Staram się za dużo nie robić poza odcinkami. Jakąś taką bardziej podstawową ilość zadań właśnie jakichś tam nudniejszych, tak jak mówiłem wcześniej, jak zapowiadałem, lub zadań po prostu, które wiele na mnie wniosą. Albo które są powtarzalne, tak jak wykonałem zadania na wilki. I to chyba było to, co teraz robiłem. Tak, 45 poziomu potrzebowałem, żeby założyć to eku, żeby bez problemu ubić wilczą jagodę i wilczą paszczę, czyli elity z plemienia wilków, no, które mają już takie 48 levele około. Więc żeby nie było problemu jak z Tchowarem ostatnio, to wziąłem się właśnie za to, żeby to EQ zmienić na lepsze. No i rzeczywiście ono się sprawuje bardzo dobrze w mojej opinii, więc nie mam na co narzekać. Kolejne piórko. No na tej mapce to na co stawiam jako mój główny zarobek, to właśnie te pióra. Bo jedyne jakieś ciekawe przedmioty, jakie mogą wypadać z tych okolic, no to raczej już bym powiedział, że z tego bossa harpi. Czyli bodajże właśnie kolosa. Nie pamiętam dokładnie. O, tu mamy trzech grzechotniki. Łatwo. Okej, trzech orłów może nie będę próbował, bo widziałem, że przy dwóch już bywa problem jakiś. Tak, że dużo życia mi zbijają. Więc może nie będę ryzykował z trzema. Ale dwa jak najbardziej. No i patrzcie, zrobiliśmy dwa questy. I w sumie to chyba rzeczywiście wyjdzie krótki odcinek. Poprzedni mnie naprawdę zaskoczył. Byłem w mega szoku. A to jeszcze sobie dziabniemy coś po drodze. Byłem naprawdę w mega szoku, że wyszło tam 25 minut tamtego odcinka. Nie sądziłem. Czas mi bardzo szybko popłynął, więc nie zwracałem na to uwagi. O, od razu level dobiliśmy. Więc nie zwracałem na to jakoś szczególnie uwagi. A tam rzeczywiście miałem levela, co ja mówię. Tam rzeczywiście długo zeszło. No ale myślę, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzające, bo 25 minut to dalej nie jest jakiś czas, który zabiera nie wiadomo ile momentów z życia. Od razu sobie, o, może wam pokażę w ogóle moje umiejętności. To, czego się muszę pozbyć, to porażający cios, bo raczej nie będę za prędko wracał do błyskawic. To, co mam teraz, gorące uderzenie.
Chociaż czekajcie. Tak, to mi daje możliwości tylko tak naprawdę do ataku błyskawicami. Bywają unki, które wzmacniają atak na przykład bronią jednoręczną i takie mógłbym zostawić. Nie byłoby z tym wtedy żadnego problemu. Gniew bogów to jest w ogóle, ja na początku myślałem, że to jest związane z błyskawicami, to nie jest związane z błyskawicami. I to ma atak broni jednoręcznej plus 20%, więc ja to sobie zostawię. Więc tak naprawdę tylko tego bym się musiał pozbyć. Ale to na spokojnie. Tu mamy moc sprawiedliwych, czyli energię dodatkową i przywracanie energii oraz manę. No w moim przypadku ta mana ma znaczenie. Sprawność fizyczna, czyli dodatkowe życie, które z każdym poziomem jest coraz wyższe. Cios krytyczny. Błogosławiona ochrona, czyli zwiększenie bloku, odporności na truciznę, obrażeń od głębokich ran zmniejszenie. To też jest całkiem spoko, taka swoista jakby w pewnym sensie absorpcja. Parowanie, czyli nie dość, że wzmacnia atak broni jednoręcznej, to jeszcze i są szanse na sparowanie czyjegoś ataku, czyli zniwelowanie go. Skupienie na celu, czyli obniżenie uniku przeciwnika. To też jest spoko, głównie do sprytnych przeciwników, czyli jakichś łowców i tropicieli. Mamy jeszcze możliwość aury szybkości lub szybkiego ataku. Szybki atak jest z jednej strony spoko, z drugiej strony nie wiem, no, patrząc na to, że to zwiększa szybkość ataku o 13%, no to w przypadku paladyna to wiele nie zmienia, więc no cóż. O, w ogóle mam dwie nierozdane umki, więc co byśmy sobie zwiększyli? Ostatnio robiłem parowanie i błogosławioną ochronę, to myślę, że dodamy sobie jeszcze trochę energii. Dwa punkty damy, żeby jednak troszkę tutaj zabezpieczyć się na przyszłość pod kątem aktywnych umiejętności. Od 50 poziomu otwiera mi się kolejne drzewko. Kolejna linia umiejętności, więc trzeba będzie wtedy na to zwracać uwagę. O, i mamy kolejne zadanie u zakonnika równowagi. Śnieżne koty, super. Orły. I widzicie, exp już jest taki całkiem przyzwoity. No, za harpie jeszcze nie, ale za orły był przyzwoity. A to zróbmy sobie jeszcze śnieżne koty. Zróbmy te śnieżne koty, zobaczymy, może nam to nie zajmie jakoś bardzo długo. A tu zrobię cięcie. Dojdę po prostu tam, to jest na tej mapce co orły, więc zrobię tutaj cięcie, żeby jakoś bardzo nie przedłużać, żeby znowu nie wyszło 25 minut. Więc słyszymy się za ułamek sekundy. I już jesteśmy na odpowiedniej mapce, mamy tutaj śnieżne tygrysy. Widzę, że walka z jednym nie jest dla mnie większym wyzwaniem, z dwoma też. Więc możemy je sobie na luzie porobić. I widzę, że już bardziej wchodzą teraz tutaj w grę miksturki na 2K życia. No bo jednak walczymy z troszkę mocniejszymi potworkami. Jak widzicie, tygrysy są jeszcze na czerwono oznaczone u nas, czyli jako teoretycznie trudny przeciwnik. Lub bardzo trudny, bo w sumie trudny to chyba jest na pomarańczowo. No ale mimo wszystko większego problemu nie mamy. Paladyn i wojownik charakteryzują się tym, że fajnie się na nich XP, bo mają na tyle dobre uzbrojenie i statystyki, że można śmiało walczyć z o wiele mocniejszymi potworami i nie mieć z tym większego problemu, więc to jest według mnie całkiem spoko opcja. I zostały nam trzy tygryski, więc tutaj chyba je znajdziemy i na koniec spróbuję zabić Vonarosa. Może to być wyzwanie rzeczywiście, jak ma 14 leveli przewagi, jest elitą magiem. Ale kto wie, może jakimś cudem damy radę. Jak nie, no to zrobię szybkie cięcie, aż się pojawimy w mieście. Śmierć tutaj przyciąga nas do Idhan. Więc sprawdźmy sobie, jak nam pójdzie. Lub jak bardzo sromotny wpierdziel dostaniemy. Dostaliśmy sromotny wpierdziel, dzięki. Dobra, to ja robię cięcie, nie będziemy czekać 3 minut. I tym samym jesteśmy w Idhan. Oddajemy questa i kończymy na dzisiaj, moi drodzy. No, 98k. No i praktycznie o krok jesteśmy od 47 levela. Więc to byłoby na tyle na dziś. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę też mile widziane. No i co? Do następnego odcinka. Cześć!